wysoki poziom. Galerii Wiktorii Alberta to miejsce poświęcone wyrobom z żelaza. No tu kowale tradycyjni mieliby się czego uczyć. Kucie balustrady. A tu są chyba tak żeliwne odlewane. Elementy pieców i plat. Skomplikowane i mniej skomplikowane mechanizmy. Elementy ozdobne, na przykład lampy uliczne. Sekretne sekretarzyki, ale również czajniki. Świeczniki. Maszkarony. Płoty. Bramy. Podesty stołu. Balustrady balkonów. Ale i też klucze. Klucze jak o jak dziwnych zamkach. Ohoho, kochani. To nie było tak prosto otworzyć taki zamek. Zobaczcie, na przykład ten koronkowy klucz. Kowal, który to wykonywał, był mistrzem swego zawodu. Klucze z roku 1550. I następny. I te zamki. No taki klucz. To jest potęga. A tu cała metalowa kasa pancerna chyba. To jest cała skrzynia. Ma jeden zamek w środku, a tu po boku mogą być jeszcze kłódki. Podobnie tutaj. Mechanizmy dodatkowych blokad. Coś niewiarygodnego, słuchajcie. To były prawdziwe dzieła sztuki. Te zapadki. Przypuszczam, że obecnie nikt nie jest w stanie takich zamków wykonać. Jestem pod wielkim wrażeniem. Niby takie prozaiczna nazwa związana z żelazem, a okazuje się, że to przechodzi najśmielsze oczekiwanie. Zabawki metalowe, etc., etc. Coś fantastycznego. W tym momencie kończę tą relację z tego poziomu. Za chwilę
będzie kolejna odsłona.